Towarzystwo Czeski Raj przygotowało turystom wędrówkę śladami Albrechta z Wallsteina, prowadzącą po miastach, grodach i zamkach związanych z tą osobą. Mój film ograniczy się do dwóch miejsc związanych ze śladami Albrechta z Wallsteina: zamkiem Wallstein i chrubą skałą. Spolszczona nazwa tego zamku to Leśny Kamień, postawiony na ogromnym bloku piaskowcowych skał. Pierwotny zamek zbudowano w drugiej połowie XIII wieku. Warownia była siedzibą rodu Markwarticów, z którego wywodził się sławny Albrecht z Wallsteina. Po wojnach husyckich zamek stał się przez pewien czas siedzibą rycerzy rabusiów. Około 1582 roku zamek został opuszczony i popadł w ruinę. W XVIII wieku zamek został ponownie zagospodarowany. Wtedy też zbudowano dwa kamienne mosty z galerią barokowych rzeźb oraz kaplicę świętego Jana Nepomucena. Na ścianie zamku umieszczono również popiersie Józefa Bogusława Festera, czeskiego kompozytora. Był organistą, krytykiem muzycznym, a od 1919 roku profesorem na praskim konserwatorium. Jest również autorem 6 oper. Wyjątkową wartość posiada również kaplica świętego Jana Nepomucena. Ładnie utrzymana, figury świętych przypominają te na moście Karola w Pradze. Była również miejscem licznych pielgrzymek. Renesansowy zamek Chruba Skała był zbudowany na skałach piaskowcowych w miejscu średniowiecznego zamku z XIV wieku. W 1804 roku powstał tu Park Angielski. W XIX wieku dzięki nowogotyckim zmianom uzyskał dzisiejszy romantyczny wygląd. W pałacu jest hotel. Dla gości otwarty jest jednak wstęp na dziedziniec i wieżę, z której rozciąga się widok na Chruboskalsko i Zamek Troski.
Do kompleksu pałacowego należy kostel świętego Józefa z 1812 roku, w którym warto obejrzeć cenny obraz barokowy świętej rodziny. Główny ołtarz zdobią rzeźby świętych Piotra, Józefa i Pawła.